wiosłowanie jednorącz w opadzie tłowia z obciążeniem w postaci hantla. Podpieramy się jedną ręką na ławce, drugą ugiętą opieramy również o ławkę bądź kanapę. Następnie przeciwną nogę dajemy bardziej do boku. Powinna być lekko ugięta albo wyprostowana. W przeciwnej ręce trzymamy obciążenie. Pilnujemy, aby plecy były wyprostowane, głowa w przedłużeniu tych pleców. Następnie ściągamy łopatkę i ciężar prowadzimy mniej więcej w okolice stawu biodrowego. Staramy się kontrolować ciężar przez wolny powrót. Ruch powinien być wykonywany przez łokieć, tak jakbyśmy chcieli nim sięgnąć sobie za plecy. Pilnujemy właśnie, żeby ten hantel szedł w stronę biodra, a nie klatki piersiowej.